Witam Was serdecznie i powiem Wam, że witam z dużym podekscytowaniem, bo przed nami wyścig, na który zawsze czekam, czyli Il Lombardia. Ostatni monument tego roku, ostatni tak naprawdę wielki wyścig klasyczny w tym sezonie. Ten sezon nam się zamknie. Wyścig spadających liści, przepiękne okolice z Bergamo do Como. Jadą kolarze, będą finiszować nad jeziorem. Troszeczkę inna trasa, właśnie o trasie może najpierw kilka słów. 253 km będą mieli do przejechania kolarze. Jak powiedziałem, będą finiszować w Como, ale najpierw no nie ma Muro di Sormano, są inne podjazdy. Rozpocznie się już na 30 km od Forcellino di Banzano, później Ganda do Sena, Forcella di Bura, Colle di Berbenno. No ale to jest wszystko pierwsza część wyścigu. To jest wszystko pierwsze 125 w zasadzie kilometrów. A później tak naprawdę wszystko się zacznie. Tutaj się peleton pewnie naciągnie, tutaj pójdzie jakaś ucieczka, tutaj ktoś już może odpaść, ale tak naprawdę dopiero przy tej kolarskiej świątyni, czyli pod Madonna del Ghisallo. To jest kaplica, którą znają wszyscy kibice kolarstwa, którą znają wszyscy kolarze. Tam są setki koszulek, tam jest pomnik zwycięskiego i upadającego kolarza, tam jest mnóstwo rowerów, no ale to jest przede wszystkim też trudny dosyć podjazd, bo Madonna del Ghisallo to jest podjazd, który ma 8,5 km. Są tam momenty 14-12%. Jest też wypłaszczenie w pewnym momencie, ale to jest naprawdę trudny podjazd. Później mamy San Fermo della Battaglia, już po zjeździe w kierunku Como. Ten kolejny podjazd, który będzie czekał kolarzy, to nie jest tak trudny podjazd. On w sumie liczony jest, że ma około 2 kilometrów, bo na tym profilu jest dłuższy, ale 2,2700 i 7,2 nachylenia, maksymalnie 10% zjazd i Civilio. W takim wyścigu te ponad 4 km podjazdu ze średnim nachyleniem 9,7 plus maksymalnie 14, no to naprawdę będzie już mocno odczuwalne, już dużo kilometrów będzie w nogach, tempo będzie mocne, już wcześniej rozpocznie się walka, no i Civilio, bardzo ważny podjazd, a jeszcze po zjeździe z Civilio po raz drugi San Fermo della Battaglia. I później już zjazd do mety, który już myślę, że tutaj będzie bardzo, bardzo wyselekcjonowana grupka i po tym zjeździe praktycznie kilometr płaskiego już na pełnej prędkości. Pamiętacie, jak wygląda walka na finiszu Lombardii? Tutaj już myślę, że kilku, nie wiem, czterech, pięciu, sześciu, a może dwóch, jak rok temu kolarzy dojedzie i oni pomiędzy sobą powalczą o zwycięstwo. Tak wygląda trasa tegorocznego wyścigu Il Lombardia. A jak to wygląda, jeśli chodzi o listę startową? No, kilku nazwisk brakuje. Nie ma, jak wiemy, Remco Evenepoela, nie ma Matthew Van Der Poela, nie ma Wouta Van Aerta, ale i tak powiem Wam, że ta lista startowa, która jest, gwarantuje nam naprawdę świetne ściganie. No, poczynając od Tadeja Pogaczara, broniącego tytułu, kolarz, który rok temu dojechał do finiszu z Masnadą. No właśnie, Masnada to taki przykład, że może kolarz spoza tego pierwszego szeregu też znaleźć się z przodu, bo to pokazał Masnada. Wprawdzie przegrał finisz wyraźnie z Pogaczarem, no ale jednak dojechał do mety. Pogaczar wygrał wyścig w Montrealu, wygrał Trevali Varesine. Przegrał wprawdzie z Masem Giro dell'Emilia, ale myślę, że to pokazuje, że po prostu po pierwsze nie zawsze się wygrywa, a po drugie to jest wyścigi, to jest jednak przygotowanie dopiero do Lombardii. Ten szczyt formy ma przyjść właśnie na Lombardię i myślę, że Tadej Pogaczar będzie do tego wyścigu świetnie przygotowany, a ma jeszcze przecież i Rafała Majkę, i Formolo, i Ulisiego w drużynie, więc jeszcze cała drużyna UAE jest do tego naprawdę bardzo silna. Enric Mas, skoro już o nim mowa, wygrał Emilię, co powiedział? Był też 12 w Liège-Bastogne-Liège, a więc kolarz, który wcześniej nie przekonywał nas w wyścigach klasycznych, ale teraz okazuje się, być może ta Vuelta tegoroczna, której nie udało mu się wygrać, ale jednak jechał tam świetnie, dodała mu takiej pewności siebie. Być może rzeczywiście oglądamy przemianę Masa w kolarza, który atakuje, który będzie wygrywał także wyścigi klasyczne. Kto wie, kolejni zawodnicy na liście startowej. No mamy oczywiście zwycięzcę Tour de France, Jonasa Vingegaarda. Przegrał Chorwację, ale przecież on jest ciągle w bardzo dobrej dyspozycji. Kolarz, który wiosną nie skończył Liège-Bastogne-Liège i Flèche Wallonne. Rok temu
14 był w Lombardii, ale wtedy jechał dla Primoža Roglicza. Teraz pojedzie już na siebie Jonas Vingegaard i myślę, że ta Chorwacja to też było takie przygotowanie. Pamiętajmy, to był jego pierwszy wyścig po długiej przerwie, po Tour de France. Tam przegrał minimalnie z Matejem Mohoriczem, no i w ten sposób automatycznie przechodzimy do Mateja Mohoricza, który znów jest w bardzo dobrej dyspozycji. Też w tym sezonie miał dużo kłopotów zdrowotnych Mohoricz. Jak sam mówił na Tour de France, nie był sobą, odpoczął, nie pojechał na Mistrzostwa Świata, pojechał zamiast tego trenować w góry, długi, wysokogórski obóz, no i wrócił w Chorwacji, pokazał naprawdę w bardzo dobrej formie. Myślę, że ten teren, pamiętajmy, Matej Mohoricz ma w tym sezonie już na koncie Mediolan Sanremo, ta słynna opuszczana sztyca. No myślę, że tutaj raczej opuszczanej sztycy nie będzie. Tutaj innymi umiejętnościami musi zaimponować Matej Mohoricz, a potrafi. Że potrafi, to naprawdę wiemy. Kto dalej? Julien Alaphilippe, oczywiście już nie w koszulce mistrza świata. Julien Alaphilippe, który też, no, pamiętamy kraksa na Liège Bastogne-Liège, długa rehabilitacja, później kolejna kraksa na Vuelcie. Był drugi w Lombardii za Vincenzo Nibalim w 2017 roku, Julien Alaphilippe. Myślę, że jest w stanie w tym wyścigu się odnaleźć, a jak sam mówi, chciałby zakończyć ten sezon z przytupem. To nie był dla niego najlepszy sezon, ale chciałby go mocno zakończyć. Adam Yates, kolejny z kolarzy, którzy powinni nam się w tym wyścigu pokazać. Tym bardziej, że to ostatni start Yatesa w barwach Ineos Grenadiers. On później będzie już jeździł w ekipie UAE. No i Yates także wiosną choroby, kłopoty zdrowotne, ale niedawno siódmy w Quebecu, czwarty w Montrealu, szósty w Varezine. To kolarz, który jedyny klasyk, jaki wygrał, to było San Sebastian w 2015 roku, a więc nie ma na swoim koncie monumentu. To byłoby coś wyjątkowego w karierze Adama Yatesa. No i fajne pożegnanie z koszulką Ineos Grenadiers. Kto jeszcze? Na pewno Bauke Mollema, który przecież wygrał ten wyścig w 2019 roku. Teraz był siódmy w Trevali Varezine, a więc Bauke Mollema jest w dobrej formie. No jeszcze Giulio Ciccone, który jedzie z nim w drużynie, także się odgraża, że chciałby coś w tym wyścigu pokazać. Wiadomo, dla Włocha i Lombardia to jest wyścig szczególny. No i myślę, że Ciccone będzie bardzo zmotywowany, ale jednak bardziej stawiałbym tutaj na Bauke Mollemę, jeśli chodzi o ekipę Trek Segafredo. Rigoberto Urán, który nagle się odnalazł, wygrał etap Vuelty, był trzy razy trzeci w tym wyścigu i raz czwarty, ostatnio siódmy w Trofeo Agostoni, piąty w Emilii, dziesiąty w Varezine, a więc jest Kolumbijczyk w dobrej dyspozycji, jest Kolumbijczyk znowu tak waleczny, jak go znamy z tych najlepszych czasów i na pewno trzeba go tutaj wypatrywać wśród kandydatów do dojechania do Como w tej właśnie wyselekcjonowanej grupce na końcu. Miguel Ángel López też po kraksie na Vuelcie chciałby się w tym wyścigu pokazać. Kto jeszcze? Francuzi, Romain Bardet, Warren Barguil, Pierre Latour, no to też są naprawdę kolarze, którzy powinni być widoczni. Domenico Pozzovivo nagle odżył. Domenico Pozzovivo, który ciągle nie mówi o zakończeniu kariery. Trzeci w Emilii, też na pewno trzeba o nim pamiętać. Sergio Ikita, drugi w Varezine, zwycięzca etapu w Tour de Pologne. Jest tych kolarzy trochę. No jest jeszcze Aleksander Własow także, który przecież był trzeci w Les Valons, piąty w Coppa Sabatini. Teraz no, troszkę słabiej w tych klasykach włoskich. Widać, że to nie jest ta dyspozycja, więc raczej chyba nie stawiałbym go tu w gronie faworytów, ale kolarz, którego też stać na wiele. No i dwa wielkie pożegnania. Powitanie ze strony Lotty, ale też dwa wielkie pożegnania. Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde. Vincenzo Nibali dwa razy wygrywał ten wyścig w 15 i w 17 roku. Był drugi, piąty, szósty, rok temu 13. Także to jest wyścig, który Vincenzo Nibali bardzo lubi. Vincenzo Nibali w ostatnich wyścigach pokazuje, że jest w formie, że może to nie kończy na podium, może nie kończy w pierwszej trójce, ale w formie na pewno jest. Także myślę, że Vincenzo Nibali będzie tutaj bardzo istotnym zawodnikiem i trzeba na niego zwracać uwagę, bo to będzie ambicja, to będzie zakończyć w ten sposób karierę, wygrać u siebie w Lombardii, znaczy on oczywiście nie pochodzi z Lombardii, no ale jest u siebie i na pewno będzie tam bardzo fetowany. No i Alejandro Valverde, któremu Lombardii nie udało się wygrać,
ale był 3 razy 2, był 4, był 6, był 5 rok temu. No i w tym roku też Valverde pokazuje, że jest naprawdę w dobrej formie. Zobaczmy, jak on jeździ w tych ostatnich klasykach włoskich. Cały czas w okolicach podium, cały czas w czołówce. Więc i Nibali, i Valverde to myślę są kolarze, na których warto zwrócić uwagę i którzy będą chcieli w tym wyścigu powalczyć, będą się w tym wyścigu liczyć. Na liście startowej mamy 2 Polaków. Awizowany był start Michała Kwiatkowskiego, ale Michał w tym wyścigu nie pojedzie i myślę, że dobrze. Myślę, że Michał powinien odpocząć, bo forma, no jak pokazała nam chociażby Chorwacja ostatnio, nie jest taka jak trzeba i lepiej odpocząć, przygotować się dobrze do kolejnego sezonu. Natomiast mamy na liście startowej Rafała Majkę, który trzeci był w tym wyścigu w 2013 roku, no ale w tym roku cel jest jasny. Celem jest zwycięstwo Tadeja Pogaczara i myślę, że pod to będzie ustawiona taktyka całej drużyny. Oczywiście różne sytuacje na wyścigach widzieliśmy, ale nie życzę pecha Pogaczarowi, a tylko chyba jego pech mógłby sprawić, że Rafał będzie w końcówce walczył, chyba że na przykład Słowenc będzie miał słabszy dzień, co też może się zdarzyć, ale raczej jednak praca dla Tadeja Pogaczara. No i Kamil Małecki, który wczoraj w Piemonte pokazał nam, jak ambitnie walczy do końca o swoją przyszłość, jak ambitnie walczy o ten swój przyszły kontrakt i mam nadzieję, że to Piemonte, gdzie w końcu był 18, gdzie jak mi pisał dzisiaj, no szkoda mu troszkę, że zabrakło nóg na finisz, no ale po tej długiej ucieczce już ich po prostu nie było, ale wierzę, że Kamil i w Lombardii będzie chciał się pokazać, przynajmniej w jakiejś ucieczce, bardzo na to liczę i że to są te akcje, które dadzą mu przyszłość, bo na co go stać, to wszyscy wiemy, tylko oby zdrowie pozwoliło dalej się ścigać. Zapowiada się naprawdę piękne ściganie jesienią, to wprawdzie no, wczoraj byłem na wystawie Witkacego w Muzeum Narodowym, która jutro się w niedzielę się kończy, jak ktoś nie widział, to warto. Witkacy napisał pożegnanie jesieni, ale to nie będzie pożegnanie, to będzie pożegnanie Nibalego i Valverde. Natomiast w Włoszech, w Lombardii, to będzie początek przepięknej jesieni. Zobaczycie, jak te liście wyglądają. Zobaczymy, czy będą spadały, czy jeszcze nie. No w każdym razie zapraszam Was. Zapraszam Was na relację od godziny 11 na antenie Eurosportu. Razem z Darkiem Baranowskim będę miał przyjemność komentować ten wyścig. Nie przejmujcie się tymi odgłosami, to kot szaleje. Od godziny 9.55 już w playerze, jeszcze bez polskiego komentarza, ale od 11 jesteśmy już z Darkiem razem na stanowiskach i mam nadzieję, że będziemy się wspólnie świetnie bawić, że będzie dużo emocji, że ten sezon klasyków zakończy nam się naprawdę w pięknym stylu. Kolarstwa to oczywiście w Eurosporcie nie koniec, ale ten sezon szosowy jednak powoli zbliża się do końca. Jak wiemy, przyszły rozpocznie się już w styczniu, więc tej przerwy nie będzie wcale tak dużo, ale na razie skupmy się na 116. edycji Il Lombardia, więc zapraszam. Eurosport Extra w playerze od 9.55 na antenie Eurosportu od godziny 11. Jeszcze raz razem z Darkiem Baranowskim serdecznie Was na ten wyścig zapraszam. I do usłyszenia. Subskrybujcie kanał. Podsumowanie Lombardii niedługo i o kolejnych wyścigach będziemy sobie rozmawiać.